Chodź, chodź, chodź. Idę, idę. Dziękuję bardzo. Drugi września. Jaki września? Drugi stycznia, moi drodzy. Scena już prawie sylwestrowa zwinięta. My idziemy z Agatą załatwić parę rzeczy do banku. A jest godzina 14, nie wiem, 30. Późno wstałem dzisiaj, ale musiałem odespać. Coś tam musiałem odespać. Idziemy załatwić sprawę do banku, a później... Co będzie później? Będziemy pracować. Później popracujemy i oglądniemy film. Super film. Wszedłem już po czterech. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze jeden. Dziękuję. Myślę, że to jest legalne w instytucji finansowej? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Skończyliśmy robić to, co mieliśmy zrobić w banku. Zajęło to nam jakieś 2 godziny, także... 2,5. 2,5. Trochę, ale no, idziemy do domu gotować... A nie, obiad jest gotowy. Idziemy do domu zjeść obiad. Tak? Tak. No! Gdzie idziemy teraz? Idziemy drukować i podpisać umowy. Ale dokąd tak. To... Idziemy drukować i podpisać umowy. Jeszcze nie wiemy, gdzie będzie ksero otwarte, ale tam, gdzie będzie, tam to zrobimy. Zjedliśmy właśnie pyszny obiad u babci, babciny obiad pyszny. I wydrukujemy te umowy, wracamy do domu, wysłać je i chciałbym złożyć parę filmów, a później... Co parę filmów? Dwa. A to dwa to parę. Złożymy 2 filmy, wypijemy herbatę, później oglądniemy... Co? Film. Jaki? Który mieliśmy obejrzeć wczoraj. Jaki? Kingsman 2. Dobra. Dobre wejście. Przejdźmy do wieczornego update'u, co się dzisiaj wydarzyło, żeby stać się człowiekiem legendą. Więc przede wszystkim odsypiałem Sylwestra. Musiałem odespać, bo nie spałem za długo tamtej nocy. W sumie nie za dużo się dzisiaj wydarzyło, ale odbyły się kilka ważnych punktów. Właśnie przed chwilą pisałem swoją wieczorną edycję Dzienniczka Wdzięczności, który polega na tym, żeby napisać 3 rzeczy. 3 amazing things that happened today. How could I have made today better? I jedną taką opcję trzeba napisać. I czego się dzisiaj nauczyłem. Więc opowiem o tym. Te 3 piękne rzeczy, które się dzisiaj wydarzyły, to załatwiłem sprawę w banku, bardzo ważną, która przybliża mnie do mojej wolności finansowej. 2. Pracowałem nad filmikami i jutro jadę do Poznania rano do swojej pani psycholog, ale już mam wrzucony filmik na YouTube'a jutrzejszy, już jest wgrana miniaturka, tylko muszę kliknąć opublikuj, więc to przygotowałem sobie zawczasu. I 3. rzeczą, którą zapisałem, to to, że pomogłem chłopakowi imieniem T. Polgar, czyli to ten, którego spotkałem 6 grudnia w Warszawie, w toalecie budynku Eurocentrum. Chłopak, który podróżuje po całym świecie, robi z tego vlogi, jest mówcą motywacyjnym i był wszędzie na świecie, w wieku tam 30 lat. I spytał mnie, jak prowadzić YouTube'a, żeby mieć to zaangażowanie, engagement ludzi, czy coś. I to ciekawe, bo bardzo dużo oglądam teraz filmików na ten temat, jak to wszystko budować, jak prowadzić tego YouTube'a. Wiem, widzę z przykładów Sadama i innych kolegów, którzy tam coś tam kręcą na YouTubie. I mimo, że nie z własnego doświadczenia, to dokładnie wiedziałem, co mam mu opowiedzieć. Po prostu dokładnie znałem odpowiedzi na jego pytania, które jemu się nie wydawały takie oczywiste, mi się wydawały bardzo oczywiste i które sam próbuję incorporate w moją tą całą YouTube'ową sytuację. No, to się dzisiaj wydarzyło. Jak mogłem sprawić, żeby ten dzień był lepszy? Mogłem wstać wcześniej, bo według mojego wspaniałego zegarka spałem dzisiaj 12 godzin, 11 godzin 50 minut. Jakby zgadza się, dokładnie wiedział, o której wstałem. Ja też dokładnie wiedziałem, o której wstałem. No, niesamowita sprawa, niesamowita rzecz.
A czego się dzisiaj nauczyłem? Oglądałem filmiki, jak to się nazywało, Visual Storytelling 101, i opowiadali o tym, co te soczewki, lens, te nakład, Jezu, jak to się nazywa? Co różne obiektywy dają w aparatach i w kamerach? Co to w ogóle zmienia? I nigdy nie wiedziałem, co to znaczy, że 30 mm, 1.8, nie wiedziałem nic, a teraz na pięknych przykładach już trochę więcej rozumiem te kąty. No to tyle. Tyle się dzisiaj wydarzyło. Głównie tutaj pracowałem przy komputerze i byłem w banku, a jutro odbędzie się podróż do Poznania. Co tam się wydarzy? Jeszcze nie wiem. Fajnie to wygląda. Tu się napnę. Dobra. Że każdy vlog miał się kończyć najazdem na czerwone buty. Dziś czerwonym butem najadę na soczewkę.